Super organizm. Pszczoła miodna. Pasieka u Damiana, kolejny ul, pokażemy coś innego. Ul też warszawski poszerzany, miodnia, połowa własnej roboty. Tak to wygląda, to jest cela. Miodnia nabita. Co tu więcej gadać, pokażemy w gnieździe, jak to wygląda. Ja to mówię, obraz sam się broni. Momencik, bo ona jest, cela jest bardziej broni na wieczór, bo nie lubi wilgoci, nie lubi chłodu, czy nie lubi, no po prostu broni, no jak każda pszczoła, która jest zdrowa, ma bronić, przecież to jest jej. Oczywiście. Zaznaczam, że właśnie podchodzimy bez dymu. Bez dymu robimy, żeby im za dużo też nie namieszać. Pszczoła spokojna. No dobra, chowajcie się dziewczyny, nie będziemy wam gnieść. Chowajcie się. Fajnie lubię, jak tak się pochowają, bo to jest fajna cecha u pszczół, że nie wylewa się pszczoła, tylko po prostu się chowa. Te elgony tak mają, że się bardzo fajnie chowają w uliczki i to mi się bardzo podoba u pszczołach, bo nie ma z nich za dużo roboty później przy zamykaniu ula. Która pszczoła, który gatunek pszczoły najlepiej zarabia komórki A49? No oczywiście, że elgon. Nie będziemy tu reklamować, ale elgon po prostu najładniej to robi. Bardzo fajnie. I ta pszczoła jest po prostu fajna, bardzo fajna. Fantastyczna. Ja zauważyłem, że w moim odczuciu ona na lipę jest najlepsza. No wczesne pożytki to się zobaczy jeszcze, no bo trzeba jeszcze ją przebadać. Tak, trzeba przebadać, bo mieliśmy... O matka. Mieliśmy... wiosnę bardzo ciężką, zima była bardzo mroźna, wiosna była zimna. Tak, do brzegu. Tu mamy zaznaczone dwoma pineskami 4,9, tak. W ogóle to jest 5,4 komóreczka i tu jest jedna rameczka. W tej chwili 5,15, była jedna pineska, ale chyba gdzieś odpadła. Tu jeszcze muszę zaznaczyć, bo było wkładane i nie było zaznaczone. Szybko były wkładane. Jak są później... pineski, to od razu widać, co jest, jaka komóreczka. Tak, jak stoimy to jest w ulu, dobry system. Jak stoimy w ulu z tymi, no, z komórkami, jakie ramki mają. A na jesień oczywiście ustawiam tak gniazdo, żeby z przodu ula, tam gdzie matka czerwi, tak naprawdę na dwóch ramkach warszawskich poszerzanych była komórka 4,9. Pierwsze trzy ramki, żeby pszczoła już od sierpnia, ta zimowa, która się będzie tworzyć, żeby była ta mała pszczoła, ona dużo lepiej zimuje, fajniej po prostu na wiosnę wychodzi i się, no wiadomo, ustawia gniazdo pod to, żeby jak najwięcej tej pszczoły było na zimę. Jak już cały ul jest, to już to nie ma znaczenia, bo już one sobie same, jak się przechodzi, to wtedy w takim ulu najlepiej od sierpnia, początek sierpnia już ją ustawić pod kątem tutaj z przodu ula, tam gdzie matka będzie czerwiła na jesień, gdzie ograniczy się, tak? Zdrowa pszczoła nie czerwi na całym ulu, chyba że to jest jakiś bakwast po prostu, która nie hamuje, ale powinna zawsze czerwić na maksymalnie dwóch, trzech ramkach. Jak jest inaczej, to znaczy, że jest pszczoła chora na nosemozę. Po prostu nadrabia straty. Prost. Później jest na wiosnę katastrofa. Ale to tak, według naszych opinii, no tak, według naszej spostrzeżeń. Wiedzy, spostrzeżeń, tak. Można się z tym nie zgodzić, wasza sprawa, tak? Oczywiście, no każdy człowiek ma swój rozum, może no, tutaj sobie... pokażemy ostatnią ramkę. Najpierw jeszcze pełna miodu. Tak. Nabita ostatnia ramka, oczywiście odsklepiona, bo no, jeszcze mają czas. O, może z tej strony. Tu, bo już część przeniosły do góry. Ramka, zaznaczam, warszawska poszerzana. Tak, duża. Nie, to jest sabardowska nawet. A, przepraszam, sabardowska. To jest sabardowska, to jeszcze są ule z koncepcją tutaj pana Sabarda. Też ciekawy człowiek.
różne ma opinie, dla mnie ciekawy, potrafi trzymać pszczoły. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Sabarta. Tutaj może pokażemy. Pszczoły często przerabiają pierwsze ramki, dlatego może się tak zdarzyć na tym jakiś się, jak 5-15 bardzo ładnie, jak się przechodzi z 5-4 na 5-15, to nie ma żadnego problemu. Hej. Ale już z 5-15 na 4-9, to może się zdarzyć, że część pszczoły przerobią. Na przykład tutaj mamy taką fajną rameczkę, że tak ładnie przerobiły, nie? No ona jest dana zawsze na koniec, bo przerabiały ją trochę na trutniową, bo to są pierwsze ramki. Później jest coraz lepiej, tak? Pokaż tą drugą stronę jeszcze raz. Nie wolno się tym zrazić po prostu, bo no pierwsze tak to wygląda. To nie jest proste, żeby pszczoła, która jest większa, zarobiła mniejszą komórkę. Musi się wygryźć część pszczoły małej, żeby ona to po prostu pociągła. No i z każdą ramką jest coraz lepiej. One później dosłownie idą na sam koniec, w nich będzie miód na jesień, tak jak mówiłem. Przechodzenie z 5-15 na 4-9 jest bardzo trudne. Jak ty to robisz? O nie, to już jest tajemnica. No dobra. Możesz czas. Pierwsza ramka zawsze jest przerobiona, później wkłada się obok nich następne ramki. W końcu po sierpniu, w sierpień tak naprawdę, o tu już mamy troszkę lepszą sytuację, tak? Odsuwam te ramki do tyłu, a już trzecia ramka zaraz pokażę. No, przydałby się jednak dymek, bo widzę, tak, że tak, trochę się zdenerwowały, ale nie ma tragedii w porównaniu do tych. No już trzecią ramkę od tyłu pokażę. Jest, co ludzie pokazują stopniowo na necie. Coraz lepiej. Wiadomo, że czas potrzeba. No jest, jest wieczór, no to one się mają prawo się denerwować. Tak. O, zachód słońca. O. Powoli. Tu już jest tak, już jest dużo lepiej. Tak, w większości to jest już pszczoła. Wiadomo. Jest już dużo lepiej. Także no to jest ul przejściowy. To trzeba mu dać. Cały sezon on będzie przechodził pomału. To nie jest tak, że od razu będzie pięknie. Bo to jest naprawdę trudna sztuka, żeby przejść na 4-9 z 5-15. Ale jest to możliwe. Tylko kwestia cierpliwości, systematycznie i jest ok, tak? Niektóre pszczoły od razu łapią, niektóre naprawdę trzeba mieć do nich cierpliwość, żeby dały radę przejść. Wrzucimy im następną ramkę, 4-9. Super. Tak to wygląda po prostu. Odsuniemy, oczywiście kładziemy, już teraz jest ciepło, 25 stopni, nie bawimy się, kładziemy w środek gniazda. Wcześniej oczywiście, jak się zacznie czerw, to dopiero się kładzie ramka. W tym momencie tutaj już wkładam tam, gdzie jest lepsza ramka, wtedy wiem, że one będą to dobrze zarabiać, tak? W tej chwili pszczoły mają taką siłę, że to jest dzień, dwa, jest ramka po prostu, no tu była włożona wczoraj ramka, już ją obrabiają, tak? Super, działają, to wygląda ekstra. Także no to dwa dni, za chwilę będzie po prostu cała zarobiona, 5 dni, nie będzie o czym nawet mowa, tak? Wrzucimy jeszcze jedną rameczkę, bo chyba więcej się już tu nie zmieści. Oczywiście po miodobraniach też coś wymienimy, tak, najgorsze. 4-9 to jest sabardowska, dlatego taka przestrzeń z boku zostaje tego. One to sobie już zarabiają na własne potrzeby, na trutnie, na własne. Też trutnie są potrzebne, żeby. Tak, musi być ten męski feromon w ulu. Tak, tak. I jeszcze jedno. Wiesz, jak co? Nie ma faceta w domu, przyciąć. Trzeba przyciąć, bo ramka jest trochę. Ramka jest za duża. Własnej konstrukcji ramki. Mm-hmm. Także chwileczkę pójdę przyciąć. Okej, zatrzymamy. Patrzmy na pszczółki. Super organizm. Pszczoła miodna.
zajęte. Pomóc ci z tą ramką, czy sobie dasz radę? Dobra. Okej. W rodzinie nic nie zginie. Tak się mówi. No, to są jedne z pierwszych naszych uli. W ogóle przeszliśmy z Sabartowskich na warszawskie poszerzane, bo różne rzeczy można bardziej dostać. Ramki można dostać, tu trzeba samemu robić ramki. Ciężko je dostać na rynku. Ktoś tam robi gdzieś na Allegro, sprzedaje, ale no. To jest jeszcze, że tak powiem, no utrudnione. Także przeszliśmy na warszawskie poszerzane. Sami budujemy ule korpusowe. Ten ul jest ocieplony. Możecie zajrzeć na poprzedni filmik, zobaczycie, jak zbudowaliśmy nasze ule kiedyś jednościenne z zasiatkowaną dennicą. Kiedyś trzeba będzie pokazać go już na jesieni, powiedzmy w sierpniu, jak już jest gniazdo ułożone, jak to wygląda i za rok, jak on już przechodzi w pełni na 4, tak naprawdę 4,9 już w pełni, bez ramek przerobionych, do połowy, tak, jak on już jest w 100%, jak już przejdzie w 100% jako tutaj ul, prawda? 4,9. Na razie jeszcze jest, że tak powiem, w powijakach. Jednak troszkę za późno przejściśmy i dziewczyny denerwują. Dziewczynki się denerwują, ale to jest tak jak człowiek, no. Jakby mógł gdzieś tam zaglądać, to też by się wkurzał. Proste. Ale nie kąsają, tylko ostrzegają, tak, tak, wiesz. Tak, cela to ma tak, że ona lata i odpycha. Ona tak nie wali prosto od razu z żądłem, ale robi hałasu naokoło. No niektórzy tego nie lubią. Dają po prostu znać, że im się to nie podoba. No tak, proste. Taka... To jest jednak zwierzę. Super organizm, jak to wcześniej powiedziałem. Ma swoje cechy. By jeszcze jedna weszła. No, zobaczymy, jak się tą jedną wyciągnie. Od razu dwie zapakować. O Jezus, to jedna. Ciężka. No, taka ramka to no, ma w sobie miodu, bo to jest jednak sabardowska ramka, to ona jest wielka jak... Często trzeba uważać, żeby z tyłu nie zostawić jakiejś świeższej, bo jest tak ciężka od miodu czasami, że potrafi zjechać, nie? Nie dajemy na sam koniec po prostu ramki z węzą, nie? Tak, tak. Dwie przynajmniej zostawić do tyłu, stare. No, i tak to wygląda. I pszczółki sobie zarabiają, mają siłę. Taki ul to ma w sobie dwie rodziny, jak gdyby. Bardzo dużo miejsca ma, przez co się mniej roją. Nie chcą się tak roić, bo mają dużo powietrza. Silne rodziny są dobre, fajne na akacje, bo akacja bardzo krótko rośnie, ona musi mieć silną rodzinę. Krótko daje ten, krótko daje nektar. Parę dni tylko. Kwitnie krótko. Tak, no. I musi być fajny, duży rój. O, tą też trzeba dociąć, no dobra. Ale mi się trafiło. Jeszcze na filmiku, tak jest. No, normalne prace pszczelarza. Tak, cięcie piłą na węzie. Nie zawsze jest tak, jak wszystko, jak sobie zaplanujemy. Ale pszczoła jest po prostu piękna. Jaka to jest pszczoła? Cela? Aha.
Reszta do tej pory, które miałem, były dużo, dużo fajniej. Przerabiały. No ale tak, w porównaniu do Elgona to w ogóle to jest niebo do ziemi. Tam Tatar po prostu robi taką symetrię piękną, że... Elgon rządzi. Naprawdę. Pod kątem komórki 4.9, no pięknie. Po prostu pięknie to robi. Po prostu jest ślicznie. A tu trzeba troszkę się namęczyć. Po prostu, no nie ma nic za darmo. No ale przez to pszczoła jest bardziej odporna. No jest, są dużo fajniejsze roje. Z najlepszej pszczoły kiedy będą dostępne matki do zakupu? Na razie nie Może będą. Za rok. Na razie nie będą. Na razie. Na razie my. Swoje. Na razie my, tak. Tak, swoje chyba, że tam coś to i tak po znajomych pójdzie. No. Że tak powiem, bo hodujemy swoje matki po najlepszych pszczołach. Oczywiście. Wkładamy po najlepszych. Zawsze przychodzi moment, w którym hodujemy po tych, które nam się najbardziej sprawdzają pod naszym kątem, pod naszą zabawą. Czyli najbardziej miodne, wczesny rozwój, szybki. I spokojna pszczoła. Przerabianie ramek. I oczywiście na ramce 4.9. No to już dla nas to jest standard, dlatego można tak czasami na filmiku nie wspomnieć o tym, ale dużo u nas się to jest standard. Nie wspomina na filmiku, bo człowiek nie wie, 5 minut tego wszystkiego nie zbierze, co ma w głowie. Oczywiście. No. Wszystko wychodzi z jakiejś dyskusji. Też nagrywamy na spontana, to nie jest tak, że sobie ktoś coś zaplanuje. Gotujemy. Tylko pijemy piwo i nagrywamy, nie? I wtedy są najlepsze filmiki. Takie bardziej wygłupy, bo człowiek... No może trochę powinien bardziej tej wiedzy pokazać, podzielić się, ale... No dobra, jak to teraz zamknąć bez dymku? No, pochłuchaj. Poczekamy, tak. To dobra. Dobra, to na razie nic. Skończymy ten filmik. Tak, zachodem słońca. My sobie to jakoś poradzimy we dwóch z tym zamykaniem. Tego piwa sponsorem był browary Żywiec. Pozdrawiamy.